przekleła tą chorobę, potem ją ostrzegła, następnie do dnia kobieta wstała, już nie miała mężczyzny. Ale byliśmy wytrenowani. Byliśmy po spotkaniach w naszym pierwszym kościele wszyscy zawsze brudni jak prosiaki. Bo w ośrodku dla bezdomnych jest brudno. Śmierdzi, jest nieprzyjemnie. Ale byliśmy tam. I powiedziałem Bogu: Panie, na piechotę będę tam chodził nawet. To było 18 km od nas na wsi. Na piechotę będę chodził, bo tam są moi bracia i siostry. Okej? Potrafiłem klęczeć w innym czasie przed domem ludzi z wieczerzą pańską i prosić ich, żeby pili wino i jedli chleb, bo nie chcieli do kościoła przychodzić. Klęczałem przed ich mieszkaniami i błagałem ich, mówię: przyjdźcie do kościoła. Rozumiecie? Proszę was, jesteście moimi braćmi. Ja wierzę w Kościół. Ja wiem, że braterstwo to jest coś tak silnego, co powala diabła. Ja wierzę, że jeżeli wierzący ludzie zrozumieją, czym jest braterstwo, czyli totalne oddanie drugiej osobie, drugiemu wierzącemu, zjednoczenie się z nim, skonsolidowanie się z nim, zajęcie się jego sprawami, to oni zmiotą piekło z ziemi. Rozumiesz? Dzisiaj nowoczesny Kościół jest taki, że kończą się nabożeństwa, idzie się szybko do kawiarni, wymienia się plotki na temat pastorów i innych ludzi, których się nie lubi, i wraca się do swoich zajęć w ten świat, w ten śmierdzący świat. Tak wygląda Kościół. Okej? Opowiada się o pierdołach, a braterstwo się sprowadza do tego, że się robi wspólnego grilla i się idzie pograć w piłkę. Ale braterstwo, o którym pisał Piotr, było czymś innym. Jezus powiedział: prawdziwy przyjaciel to ten, co życie kładzie. Tak? Życie kładzie. Braterstwo miłością. Miłość to jest kulminacyjna cecha Boga. I definicją miłości jest dawać i nie oczekiwać niczego w zamian. Niczego w zamian. I to jest droga do rozwoju duchowego. To jest droga do rozwoju duchowego. Nie ma innej drogi. Każda inna droga jest fałszywą drogą. Każda inna droga jest fałszywą drogą. Nie ma innej drogi. Jeśli bowiem nie posiadacie te cechy, one się pomnażają, a pomnażają się wtedy, kiedy działamy w nich, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty Piotr mówi: jeżeli tak będziecie szli i będziecie trenować te cechy, nie ma bata. Będziecie poznawać Boga coraz lepiej, mocniej, głębiej. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań. Tym bardziej dołóżcie starań. Co, do czego chcę was wezwać? Chcę was wezwać do dołożenia starań do tej drogi. Musisz dołożyć starań. Zarżnij się, żeby trwać na tej drodze. Zarżnij się. Zarżnij swoją duszę i swoje ciało. Zarżnij je poprzez uwalnianie ducha. Zarżnij je. Zgwałć swoją duszę. Zgwałć ją. Zgwałć swoją duszę. Zgwałć swoją mentalność ciała. Zgwałć to. Bądź brutalny, bo gwałtownicy posiądą Królestwo Boże. My myślimy, że tam jest Królestwo Boże. Tu jest Królestwo Boże. Tu jest Królestwo Boże! Tu jest Królestwo Boże! Chcesz posiąść Królestwo Boże, to musisz zgwałcić duszę i ciało. A to jest droga do tego gwałtu. Dokonaj bezprawia. Dokonaj bezprawia, bo te prawo humanizmu mówiące: musimy być wyrozumiali dla siebie. Bądźmy wrażliwi na swoje potrzeby.
Człowiek, do którego chodzę na siłownię, usiadł i mówi tak. Będę musiał trzecią szatnię zrobić. Jest męska, damska. Teraz będę musiał zrobić szatnię gender. Mówi. Śmiał się. Mówi, niedługo będę wymagać tego ode mnie. Okej. Okay. To nie jest normalne. System tego świata jest nienormalny. Namawiam Cię teraz do wystąpienia zbrojnego przeciwko systemowi tego świata. Przestań być dla siebie litościwy. Nie lituj się nad sobą. Nie lituj się nad tą Twoją duszą i nad tym ciałem, bo prawdziwy Ty to duch. Ta droga, którą Ci pokazałem, to droga sięgnięcia po Królestwo Boże. Gwałtem. 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 Ta droga nie przyjdzie w ten sposób, że będziesz czekał i mówił: Panie, spraw! Co chodzi? Ktoś kiedyś dowcip opowiedział, mówi, wiecie dlaczego? Mówi, jak Paweł z Sylasem śpiewali pieśni w więzieniu, to tam kajdany im spadły? Mówi, bo Bogu tak się podobało, że zaczął nogą sobie tupać. Zadrżała ziemia i puściło wszystko. Bogu się podoba, tak, kiedy wykonujemy precyzyjnie te działania, o których mówię. To jest droga, przyjaciele. To jest droga. Nie próbujmy iść na skróty. Nie próbujmy. Coś Wam powiem. Jeżeli będziecie praktykować te rzeczy, to będzie to bardzo, bardzo ciężkie dla Was. Będzie to ciężkie dla dusz Waszych. Będzie to ciężkie. Ale jest taka zasada, że dusze nasze, my je musimy zabić pewnym ciężarem gatunkowym. A ciało nasze musimy zagłodzić. Jest, inaczej się załatwia dusza, inaczej się załatwia ciało. Duszę załatwia się nakładaniem na nią ciężarów duchowych. Ciężary duchowe nakładasz. Ciężary duchowe. Dusza chce tam się wygadać. Miesz! Ok? Rozumiesz, o co chodzi? Milcz! W imieniu Jezusa! Chcesz się pokłócić z kimś? Milcz, duszo moja! Duszy się czegoś nie chce, będziesz wielbić Pana! Nie, nie będę, nie będę! Będziesz! Będziesz, amen! Coraz więcej słów! A ciało zagładzasz, musisz głodzić ciało. Twoją sferę ciała musisz głodzić. Wiesz, jak się głodzi ciało? Nie dając mu elementarnej rzeczy. Głodzenie ciała to nie jest post. Post też jest dobry, post jest bardzo dobry. Ale nie o tym dziś mówię. Głodzenie ciała jest czym? Głodzenie sama to jest głodzenie zmysłów. Wiesz, jak się głodzi ciało? Nie odbiera się rzeczywistości przez ciało, tylko przez wiarę. Ciało się będzie wściekać. Jak to nie widzę, nie widzę. Jak mam to załatwić? Nie widzę, nie widzę, nie czuję. A ty idziesz. Idziesz przez wiarę. Idziesz przez wiarę. Gdzie idziesz? Nigdzie, tylko przez co? Rozumiesz, o co chodzi? To jest bardzo ważne. Gdziekolwiek, ale przez wiarę. Ciało nie widzi. Ciało nie widzi. Kiedyś jednemu człowiekowi, który jest kawalerem do tej pory, mówiłem o żonie. Mówię do niego, byś żonę wziął od Boga, mówię nareszcie. No żonę byś sobie wziął od Boga. Starszy facet już, kurczę, chłopie. Facet już, wiesz, do tego stopnia, że przejeżdżamy kiedyś koło domu dla domu starców, no nie? On tak się patrzy, dom starców i mówi, chyba też tak skończę. Ja mówię, duchy geriatryczne trzeba wyrzucić. Wiesz, co chodzi, facet w ogóle wie. Spojrzał normalnie, nie gadaliśmy o tym, spojrzał na dom starców, w ogóle wiesz, i mu przyszedł do głowy, ja mówię, jakim sposobem tobie, który wierzysz 20 lat w Boga, chodzisz z Bogiem, przychodzisz do głowy, ty w domu starców skończysz, co ty w ogóle, i tak kiedyś gadam tego człowieka, mówię, weź byś se żonę wziął z nieba, jak to se wziął z nieba żonę? Ja mówię do niego, masz dar celibatu? A on mówi tak, patrzy się na mnie, nie mam. To jest bardzo proste pytanie, bo się ma, bo nie ma. To jest proste jak drut, to doskonale człowiek wie. I mówi, nie mam. Ja mówię, to żonę masz mieć. Bo Bóg albo daje dar celibatu, albo żonę. Albo męża, jeśli jest kobietą. I on mówi, ale jak wziąć żonę? A skąd ja wiem, jaka ona będzie? Ja mówię, jaka chcesz. Jakobyś chciał żonę.
Jaką chcesz żonę? Możesz mieć taką żonę, jaką chcesz, nie wiem, brunetkę, blondynkę, no, nie wiem. Na pewno będzie święta, na pewno ma być święta, wypełniona Duchem Świętym, ma być w służbie, ma być oddana Panu, ma kochać Chrystusa bardziej niż Ciebie. Takie proste, fundamentalne rzeczy, nie? A resztę to jak chcesz, to już taki jest Twój wybór, wiesz o co chodzi? No ale jak to? Ale ja nie widziałem! A widzisz, mówię, to Ty żonę według ciała chcesz mieć! Według ciała byś chciał żonę, a według ducha, jeżeli bierzesz żonę, to będzie doskonała, najdoskonalsza! Josh McDowell kiedyś z taką związał się dziewczyną, miał się z nią żenić, z wierzącą oczywiście i tak dalej. I kiedy Bóg do niego mówi, wiesz co, ale mam inne plany, byś do Argentyny poleciał na parę miesięcy. I on leciał do Argentyny i siedzi w samolocie i płacze, bo nam machała, wiesz, z balkonu widokowego. On mówi, panie, taka wspaniała żona. On mówi, Josh, ale nie dla ciebie. Mówi, to nie jest twoja żona. Mam żonę dla ciebie, Joshu, spokój się. I potem jak mu dał żonę, wiecie, to z tą żoną Josh zdobył świat. Okay? Ale w czym jest rzecz? Chodzi o to, żeby według ducha. Przyjaciele, proszę was o to z całego serca. Ta droga tak wygląda. Weźcie to. Proszę was, nie ulegajcie żadnym takim myślą, że można inaczej, że my spróbujemy inaczej. Nie, nie spróbujmy inaczej. Izraelici próbowali inaczej 40 lat wycieczka po pustyni. Bo nie inaczej chcieli. Wiesz o co chodzi? 3 tygodnie mogli tam, czy tam ileś, nie wiem ile tam trzeba było. 40 lat! Co za człowieku, rozumiesz o co chodzi? I my śpiewamy, nie będziemy chodzić wokół tej samej góry, tak? My 40 lat tak chodzili. Dlaczego? Bo tylko i dlatego, że nie chcieli dołożyć starań. Ja rozumiem, że oni nie wiedzieli tych rzeczy. Ja nie mówię teraz, że oni nie wiedzieli, chociaż ta droga dla nich była inaczej przedstawiona. Oni też mogli pewne rzeczy robić. Nieważne. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli. My mamy podane czarno na białym, jasno i klarownie. Weźmy to. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Tobie za to Słowo. To Słowo będzie w nas rosło i będzie nas zmieniało. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Przyjaciele,